Cześć, dzień dobry. Co dzisiaj mnie spotka do jedzenia, którą potrawę będę jadł od niechcenia? Nie wiem, po prostu jest wielkie to dla mnie wyzwanie. Co zaraz się po prostu stanie? Cóż mogę zjeść? Haha, i oto moja potrawa. Jest to szaszłyk z tego, co widzę. Tylko czy wieprzowy, wołowy lub z kurczaka? To jest zagadka, taka wielka taka. Chyba wieprzowy. Zaraz spróbujemy, troszeczkę go zjemy. Przepraszam, może frytki do tego? Frytki do tego, mój kochany kolego. Dziękuję, zaraz je spróbuję. Ha, ha, ha. Są zimne, ale są naprawdę dużo lepsze niż te inne. Wieprzowy. Szaszłyk. Będę teraz mądry i wam wszystko opowiem. Szaszłyk. W zasadzie szaszlik. Nie trzeba otwierać ust. Wystarczy zrobić tak. Szaszlik, bo szaszlik, czyli szaszłyk po naszemu, pochodzi z Odessy. Pochodzi, tam wynaleziono ten szaszłyk. Tatarzy krymscy, jak nie mieli co do roboty, to zbierali wołu albo świnię, która wlazła na minę. Czyli ją w kawałki. Nabijali na takie coś. A później piekli nad ogniem. Najpierw był to ogień taki otwarty, umcia, umcia. A później piekli to na grillu, czyli na ruszcie. A pod spodem był węgiel. Tak, tak, czyli szaszłyk jest wynalazkiem Tatarów krymskich. Ale z tego, co słyszałem, to jest bardzo popularny w Izraelu. Oczywiście nie jest to wieprzowina. No bo tam nie wpierdalają wieprzowiny. Wiadomo, Żydzi nie jedzą wieprzowiny. Tak samo jak muzułmanie. Tylko no, jagnięcina, baranina i takie tam. No to tyle. No szaszłyku to w zasadzie to co tu więcej gadać. Rąbanka nanizana na kawałek jakiegoś tam patyka i już no. Wszystko, co tam można wpierdzielić, można taką słoniną przerzucić jakimś, no, cebulą. Jest dobry i tyle. A do szaszłyka, co można jeść do szaszłyka? Można, no frytki, no są okej, okay, no dobra, no. Wszystko, chleb. Strasznie, bardzo uniwersalne jedzenie jest ten szaszłyk. Czego nie dorzucisz, to z nim zjesz. Z tym szaszłykiem. Papryka, co pojawia się i znika. Ketchup. Nawet musztardę. Można wszystko sobie zrobić do szaszłyka. Szaszłyk jest dobry na wszystko. I powiem wam tyle, że jak macie w nosie gilę, zjecie szaszłyk, to nic to nie pomoże. Próbowałem.
Szaszłyk jak kebab. Rano jak wracacie z imprezy, to zamiast kupić sobie kebsa, możecie kupić sobie szaszłyk. To już wam nic nie pomoże. Chyba, że psychicznie. Cebula do szaszłyku jest po prostu super. A ty lubisz szaszłyk? Czy nie? Najfajniejszy szaszłyk to jest taki, który je się w lecie. Jedzie się na grilla, ewentualnie wychodzi się za dom i się grilluje. Wtedy jest najlepszy. Pachnie wtedy dymem z węgla drzewnego. Albo nie pachnie. Bo jak się nie używa drzewnego, tego węgla drzewnego, no to co, to czym ma pachnieć? Może pachnie się na przykład benzyną, bo jak na benzynie się go na przykład smaży, czy coś tam. Znaczy smaży, grilluje. Co tu dużo gadać? Szaszłyk jest dobry na wszystko. Ma dużo kalorii, z czego by nie był. Nawet ten mrożony nie jest taki zły. Samo słowo szaszłyk, czyli haszlik, można mówić z zaciśniętymi zębami. Czyli na przykład ze złości. Chciałbym zjeść szaszlik. Poproszę szaszlik natychmiast. I kelner pęka. Przynosi szaszłyk, jaki tylko sobie życzysz. Nie pitole już więcej o tym szaszłyku, bo nie ma o czym gadać. Każdy wie, jak szaszłyk wygląda. Koniak jest, każdy widzi. Ale można się nawpierdalać. Super. Ostatni kawałek. Przedostatni. Bardzo dobry. See you. Smacznego. Oh, la 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 la